dzisiejszym odcinku. To Maksimow, on ma awans. O, panie! Teraz wyglądasz jak z antyterrorki. Gratuluję awansu, panie Maksimow. Halo, halo! To znowu Kolosotron. Znowu gramy w ten. Contraband Police. Jeżeli podoba wam się materiał, łapki w górę, suby są bardzo mile widziane, komentarze też. No i pykajcie sobie tutaj dzwonki powiadomień, żeby nie ominąć kolejnego materiału. A teraz co tutaj miałem robić? Chyba kazali się iść przespać. To ja mam teraz tak dużo kasy, może sobie domek ulepszę. Teraz albo sobie tego, albo komuś dam awans. Czekajcie, czekajcie, bo tu teraz tak 490 mi to kosztuje. Ile domek teraz mnie kosztuje? Ale... Ojejku. Ja bym sobie teraz domek ulepszył na kwaterę, musiałbym wszystkie perfekcyjnie robić te. Dobra. Dam jemu. Teraz ma broń. Wieloletni prezydent Wydziału Kryminalnego Głównej Komendy Policji odmówił tuszowania sprawy. Teraz broń to karabin. No, a tamci wszyscy mają pistolety maszynowe. Dobra, masz awans. Pokaż się, Maksimow. To nie Nowik, to Maksimow. On ma awans. O, panie! Teraz wyglądasz jak z antyterrorki. Gratuluję awansu, panie Maksimow. Wolałem dać ci awans niż kupić sobie chałupę lepszą, widzisz? Waryszu, obnawy chorosznej spali. Gotować na żyrobotca dennaja? No, gotowy, gotowy. Coś ciekawego? Jeszcze przemytnik, który ma fałszywy paszport. Zapraszamy kolejnego jegomościa, bo już tutaj tam już jeszcze kolejny samochód jedzie. No atajcie, atajcie! I z samochodu wysiadajcie. Ty się, panie, tutaj nic nie bój, na razie wyskakuj. Dobra. Teraz tak, zdjęcie się zgadza. Adare Balci. No to dobrze. 21:30, 21:30, 0 HDC, 0 HDC, dobra. Do 28 maja, teraz to się wszystko zgadza. Do 27 sierpnia też się wszystko zgadza. Przyjechałeś Illichem? Tak, to jest chyba Illich. Tak, to jest Illich. Masa, zaraz sprawdzimy. Ważny telefon. Masa też się zgadza. Ale to mam 4 minuty, to ja go w 4 minuty obrobię. A dajcie, ja go w 4 minuty obrobię. AVO 17 15 VL, to akurat zarobimy trochę kasy. Teraz tak, on tutaj przyjechał ze Zjednoczonych Rally i przyjechał do pracy. Przyjechał do pracy. Snopsia na 5 sztuków, skrzynka, naworek z nawozem 5 sztuków, kuchenka gazowa 1 sztuka, materiał radioaktywny 2 sztuki, skrzynka jabłek 3 sztuki. To by się tutaj zgadzało.
Mamy tam 3 minuty. Przemytnik. Nie, nie biorę teraz łapówek. Tamtą wziąłem i... Ile mamy? 2,5 minuty. Dobra. Dobra, ten na szybkości. Atajcie, atajcie. Co mam dać? Jedną racę? A jak to? Dobra, dzwonią do mnie. Warisu, kurka paszlać robotny łagra. Eto raportny i starczyno borkow. My pomskaju. Eto na szewym aparaty madre bakery. A to już wysyłam. Już wysyłam. Już jedzie tym impostem. Towarzyszu, daj się pilnie do obozu pracy. Zamelduj się sierżanta Borkowa. Podejrzewamy, że nasze linie mogą być podsłuchiwane, więc wszystkiego dowieźć się dopiero na miejscu. Lepiej weź ze sobą broń. No, tu ja mam. Ja jestem uzbrojony. Dobra. Ja. Zaraz. Ja jest. To mam to. To mam to. Dobra, ja mam tak dużo broni, że wystarczy. Dobra. Nie zatrzymam. Udaj się do obozu pracy. Czemu to mnie przesuwa tak? No, siemanko. Niedługo dostaniesz awans, jak się będziesz dobrze spisywał. Obóz pracy, to cały czas po prawej stronie. Tak, dobrze mówię? O, co tam ten wariat robi? Te samochody wariują, jak ja mam odpaloną syrenę. No, przyjechałem swoją super limuzynką, swoim zawedem. Co się stało? Wać was idu. No, padrotniki, opokać maja. Wy madro umra! Boris Oberankow. Mamy Oberankowa.
Sierżant. Warishu, wy madry atlista. Pasta denaya aczniu. Mają Borisa Bernakowa. Oczta nasze wywiadu. Jego brać wecztaje a swobodnić go. Et można się liszczać do mesti. Górka, my madry bagryszta et bydłok. Wecz na pozoru ordinnego perewozka. Aż wybrać u etu maszynu. Zaklutnik, estio, insidia, aż magazin. Eto wy, poszło aż lodówka. My madre gotów aż wsiem. Drugi raz. Spróbuj silnik. Wypomskaj umeno parodnik i konfuzko, eto komiczna kronika! Dobra, my madry śledowaty, ty kto to jać? Dobra, czyli tu jest potrzebny ten. Tak, to auto trzeba rozwalać. Samo auto, ta. Tylko, że ja już nie mam tego. Dobra. Już wszystko wiemy, za trzecim razem. Trzeba rozwalać im te auta, nie kierowców. Ja się na kierowcach skupiałem. Oczywiście tamte dwie próby trzeba będzie wyciąć. No, masz nosa. Teraz już chyba dalej doszedłem, co? Ten tu by się granaty przydały. Warishu, odejdź ta liwniacz maszynu. Ili o żadnej tuczko nie tap. Podeszli tajet. Rebellion chwal pięści.
jak lutnik eto wyprywozi, jest jo ażny dla naszewe rabojski ać krainka. Swobodni, Heno, a da chronijo wasze spadte żywatko. Co? Więzień, którego transportujesz, jest kluczowy dla naszego działa w tym regionie. Wolnij go, jeśli chce zachować swoje marne życie. A, jeżeli go uwolni... Ale to zaraz. Wiesz, ja te krwawe pięści chyba raz tam pomogłem, że pomogłem im, jemu człowiekowi jednemu od nich uciec. A resztę wszystkie decyzje podejmowałem tak, żeby pomagać ludziom. Odmawiam. Dzięki za 5. Przekazując więźnia, korzystasz z zamieszania i sięgasz po pistolet. Zaskoczenie, rebelianci padają na asfalt, ranieni kulami swojego Makarowa, bo dalej słyszysz wezwanie przez sierżanta Borkowa wsparcie. Misja ukończona. Stanąłeś po stronie rządu. Tak, stanąłem po stronie rządu. Dokładnie. Dobra, przyjeźdź mi tutaj, Vlad. Rzeczami. Ja zobaczę, czego nie mam. Teraz tak. Panie Vlad. Nóż, jeszcze jeden, siekierka i ammo. Nóż, ammo i siekierka. Mogę też sobie karabin kupić, ale już na chwilę obecną do karabinu nie będę kupował. No ładnie, to teraz... Teraz na zakupy. Na pewno do tego. Na pewno tutaj do tego sobie weźmiemy. Ammo, chociaż jedno. Tu mamy ammo do pistoletu, tu mamy ammo do tego. Dobra. No tam granaty trzeba używać, ale to już... No cóż, no jeden granat sobie też już w razie czego kupię. Mógłbym ten karabin kupić za 2000 od niego, ale... Już mam tam. Tamto. A co do narzędzi, najbardziej nóż i siekierka. Jest potrzebne. Resztę wszystko mamy. Tak. Tak. No i łom daj jeden. To atabarski teresin. Okej. Z niego daj nara. No, cześć. Dzień dobry. Siekiereczka. Dobra, możemy się brać za kolejną pracę. O, jaka tam się kolejka już robi. Oj. Czy są jakieś przemytnicy? Nie ma żadnych przemytników, dobra. Ej, otwieraj to, panie. Ja mu otwieram, ten zamyka. Dokumenty, proszę te dokumenty. Turystyka z Albarachu. No nie może być, regulacje wjazdowe. Dolot Boskurt. Brak. Dolet. No.
To się zgadza, ważne 20 czerwca. Do 2 września, to się tutaj zgadza, przyjechał z zawetem, to jest zawet. Sprawdzimy teraz masę, to jest wszystko tutaj jak najbardziej ok. Sprawdźmy teraz ten tablice rejestracyjne HQS 822-9PZ-HQS 822-9PZ, to też się również zgadza. Bagaży mamy 5, to od razu sprawdzamy te bagaże. Czy czasem pan nie jest jakimś tutaj przemytnikiem, czy tam coś w tym stylu? 5 bagaży. No, proszę pokazać, może coś tutaj jest. Dobra. Nie, w tych bagażach nie ma nic. Dobra, to by się zgadzało. Pojazdu, mercedesy, waga pojazdu. Teraz tak. Obłąki są wszystkie całe. No oczywiście, że są całe. Dajcie, wybite szyby. Chyba jedna szyba miała wybitą, nie? To miał wybitą szybę. Światełka. Światła masz pan idealne. Brak lusterek. Tu jedno jest i tu drugie też jest. Teraz tak, brak zderzaków. Zderzaki są. Są. Wybrakowana karoseria. Raz. Raz, dobra. Teraz sprawdzamy. Pan jest Albarach. A raz. Albarach. Zgodność. I tu mamy też zgodność, tak? Tak. Ale regulacje wjazdowe, imię i nazwisko się nie zgadza, więc... Aha. Oddaj to panie terminatorze, koledze. O. No i kolega jest odrzucony. No nie, takie są zasady. Takie jest prawo. O, tam się kolejka robi. Pa, pa! No, nie spełnią wymogów. No, wszystkiego dobrego. I witamy. I tutaj przed auto zapraszamy. No, zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Nie. O. Azat Parat. Azad Farad. Zgadza się? Azad Ferhat. O? ZE99 7OF, to się zgadza. Do grudnia 80 roku. 81 to się zgadza. Data ważności listopad 81, to też się zgadza. Zagrem przyjechał. To nie jest Zagr. Chyba. No, z czego co pamiętam, to... To jest Zagr, dobra. 3800, to też jest dobrze. SCY2627 GM, to też się tutaj zgadza. Dwie świnie tutaj pan wozi. To list przewozowy się również zgadza.
Sprawdzimy tylko, czy pan tutaj. Nie ta poszuka. Dobra. Silniczek. Silniczek czysty, dobra. Muszę teraz pomyśleć, co będziemy robić. Dalej to już mamy, to już mamy, to już mamy, to już mamy, to już mamy. Opony i paszport będziemy sprawdzać. Opony są całe, wybite szyby. Nie widzę takich. Zniszczone światła. Te światła ma dobre. Trzy lusterka są. Jedno lusterko jest, drugie lusterko jest. Zderzaczki, zderzaczki, wszystko jest. Wybrakowana karoseria. Nie. Mhm. No to teraz jeszcze tylko wystarczy na zaczerpanie z Elbarachu. I wystarczy nam tutaj sprawdzić, czy Elbarach ma taką zgodność. Dobra, ma tutaj zgodność. Ale imię, nazwisko. Imię, nazwisko. Dowód rejestracyjny. Co pan? Nie tap. Czy jest, gdy to sprawdzimy? Mogą tak pracować. Słuszna odmowa. No i pięknie. No, dzień dobry, wysiądziemy tutaj, proszę pana. A, musimy tutaj popatrzeć. Teraz od razu zdjęcie zobaczymy. Wszystko jest ok. To się zgadza. To się zgadza. Karta obywatela. On jest obywatelem. No dobra, jak jesteś obywatelem. Akaristan. Dobra. Teraz tak do 8 listopada, tu masz do 7 kwietnia. Paszport masz nieważny. Paszport masz nieważny. Grazdukiem przyjechał. Tak, to jest chyba. To jest chyba Grazduk. Dokładnie. A ile ten pan Grazduk waży? Czy 400? IMC 0840 TZ to również się wszystko tutaj zgadza. Dobra. Nic pan nie przewozisz. Jeszcze tego sprawdzimy, czy. Przebite opony? Nie, wybite szyby. Nie ma. Zniszczone światła. Brak lusterek. Brak zderzaków. I jak to się mówi, wybrakowana karoseria. Nie. Ale pan nic nie przewozisz, tak? To i tak trzeba sprawdzać, bo może być tak, że gra troluje i gość na przykład coś naprawdę przewozi. Może tak być. Data ważności paszportu się nie zgadza.
I jeszcze jedna sprawa. On jest Akaristan. Zgodność. Tak, no paszport. Paszport jest wadliwy. No i nie wjeżdżasz pan. No nie, no nie, no nie. Trzeba teraz uważać, żeby jakiś... Spokojnie, nie dygaj. Nie dygaj. Proszę o te dokumenty, dobra. Jakie tu masz dokumenty? Karim Bozrut, paszport. To wszystko się zgadza. 17 grudzień, tutaj mamy do czerwca. Do czerwca. To się wszystko tutaj zgadza. Przyjechał pan Azarem. Tak, to jest Azar. A ile waży panna fura? 3200. No to tutaj waga się pojazdu nie zgadza. No to odwagi się zaczyna. 0WT 4253 4253 FL. No to też się tutaj zgadza. Teraz tak, to na razie zrobimy. To otworzymy. No sprawdzimy te towary. Ale tego... Ale tutaj nas woził tego. Dobra. Teraz tak. To robimy tak. To robimy tak. To wszystko się tutaj zgadza. Dobra. Że tutaj się coś tutaj nie zgadza. Na szybkości. No ale to tam trzeba, wiadomo, trzeba się tutaj przejść i zobaczyć. Beczka. Beczka ryb 3 sztuki. Tu jest 3 sztuki, skrzynka jabłek 3 sztuki, też się to zgadza, worek z cementem 12 sztuków i płatki śniadaniowe 4 sztuki, to się również tutaj zgadza. Ale no nie zgadza się waga pojazdu cały czas. Dobra, to teraz tutaj kolejny raport. Czy są przebite opony? Czy są przebite opony? Wybite szyby, zniszczone światła. Zniszczone światła. Brak lusterek, to jest ok, brak zderzaków. No i pięknie wybrakowana karoseria. Dobra, teraz tylko panie, na samym końcu sprawdzimy. Pan jest Albarach.
Dobra. I to jest prawidłowe, i to też jest prawidłowe. Ale waga pojazdu się nie zgadza. Poszedł dokumenty, karty pojazdu. Tam drogę zwane karty pojazdu, jakiekolwiek błędy w dokumentach powinny skutkować odmową wjazdu. Tak, no to za dużo tutaj to waży. Za dużo pan wieziesz. Niezgodne z przepisami. Dobra. Wszystko już jest. Wszystko sprawdziliśmy. Nie możesz pan wjechać. No nie tap, nie tap. Wszystko już jest ok. Mamy to, mamy tamto. No dobra. Padma idzie od dzika. Utrożne. My madre wartny robotca. No dobra, kochani. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam oczywiście na kolejne. Zostawiajcie łapki w górę oraz subskrybujcie kanał. I nie zapomnijcie o dzwonku powiadomień, żeby nie spóźnić się na kolejny film. A zatem do zobaczenia. Yo.